Mikołajek, futbol. Alcest umówił się na dzisiejsze popołudnie z koleżkami z klasy na placu, niedaleko mego domu. Alcest to mój przyjaciel. Jest gruby i bardzo lubi jeść. Umówił się z nami dlatego, że jego tata podarował mu nowiutką futbolówkę. Będzie pyszny mecz. Alcest jest fajny. Spotkaliśmy się na placu o 3:00. Było nas 18. Trzeba było sformować ekipy tak, żeby każda strona miała tę samą liczbę graczy. Z sędzią nie było kłopotu. Wybraliśmy Ananiasza. Ananiasz jest pierwszym uczniem. Nie lubimy go za nadto, ale ponieważ nosi okulary, nie można go bić, więc nadaje się w sam raz na sędziego. A poza tym żadna ekipa nie chciała Ananiasza, bo jest za słaby do sportu i płacze z byle powodu. Pokłóciliśmy się, kiedy Ananiasz zażądał gwizdka. Gwizdek ma tylko Rufus, którego ojciec jest policjantem. Nie mogę pożyczać gwizdka, powiedział Rufus, bo to jest pamiątka rodzinna. Nie było na niego rady. Wreszcie zdecydowaliśmy się, że Ananiasz będzie mówił Rufusowi, kiedy ma gwizdać. I Rufus zagwizdże zamiast Ananiasza. No więc gramy, czy nie gramy, bo już zaczynam być głodny, krzyknął Alcest. To wszystko nie było jednak takie proste, ponieważ jeśli Ananiasz miał być sędzią, pozostawało 17 graczy. A więc o jednego za dużo. Do podzielenia. Ale znaleźliśmy sposób. Jeden będzie sędzią liniowym i będzie dawał znaki chorągiewką, kiedy piłka wyjdzie na aut. Wybraliśmy Maksencjusza. Jak na taki duży plac, jeden sędzia liniowy to za mało. Ale Maksencjusz biega bardzo szybko. Ma bardzo długie nogi, chude i wystające, brudne kolana. Maksencjusz nie chciał o tym słyszeć. Chciał grać. A poza tym powiedział, nie ma chorągiewki. Zgodził się w końcu być sędzią liniowym, ale tylko do przerwy. Zamiast chorągiewki będzie powiewał chusteczką. Co prawda nie za bardzo czystą, ale przecież nie mógł wiedzieć, kiedy wychodził z domu, że chusteczka będzie chorągiewką. No, zaczynamy? Krzyknął Alcest. Teraz już było łatwo. Było nas 16. Każda ekipa powinna mieć kapitana. I wszyscy chcieli być kapitanami. Wszyscy prócz Alcesta, który chciał być bramkarzem, bo on nie lubi biegać. Powiedzieliśmy, że dobrze, bo Alcest nadaje się na bramkarza. Jest bardzo gruby i dobrze kryje bramkę. Pozostawało jednak 15 kandydatów na kapitanów, a to było stanowczo za dużo. Ja jestem najsilniejszy, krzyczał Zabiusz. Ja powinienem być kapitanem i ten, kto się na to nie zgodzi, oberwie ode mnie po nosie. Ja będę kapitanem. Ja jestem najlepiej ubrany, krzyknął Gottfried i Eusebiusz trzasnął go pięścią w nos. Zresztą naprawdę Gottfried był dobrze ubrany. Jego tata, który jest bardzo bogaty, kupił mu sportowy strój do futbolu z koszulą w czerwone, białe i niebieskie pasy. Jeżeli nie będę kapitanem, krzyknął Rufus, zawołam mego tatę i tata zabierze was wszystkich do więzienia. Przyszło mi do głowy, żeby losować za pomocą monety. A właściwie dwóch, bo pierwsza wpadła w trawę i nie można było jej znaleźć. Tę monetę wypożyczył Joachim. I wpadła i wcale nie był zadowolony, że zginęła. Szukał i szukał, aż Gottfried przyrzekł mu, że jego tata przyśle mu czek, żeby mu to zwrócić. W końcu na kapitanu wybrano Gottfrieda i mnie. Słuchajcie, nie mam zamiaru spóźnić się na podwieczorek, krzyknął Alce. Gramy czy nie? Trzeba było sformować ekipę, że wszystkimi poszło gładko. Tylko nie z Eusebiusza. I Gottfried i ja chcieliśmy go mieć, bo kiedy on biegnie z piłką, nikt nie jest w stanie go zatrzymać. Gra nie tak dobrze, ale każdy się go boi. Joachim był zadowolony, bo znalazł monetę. Poprosiliśmy więc o nią, żeby wylosować Eusebiusza. Ale znowu gdzieś wpadła. Joachim zaczął szukać. Tym razem już bardzo zły, więc losowaliśmy słomkami. Gottfried wyciągnął dłuższą słomkę i wygrał Eusebiusza. Gottfried wyznaczył go na bramkarza, bo myślał, że nikt nie odważy się zbliżyć do bramki, a tym bardziej wrzucić do niej piłki, bo Eusebiusza łatwo sobie narazić. Alcest siedział między kamieniami, które wyznaczały jego bramkę i jadł biszkopty. Miał niezadowoloną minę. No i jak? Krzyczał. Ustawiliśmy się na placu. Było nas tylko po 7, nie licząc bramkarzy, więc to nie było łatwe. W każdej ekipie zaczęły się kłótnie. Kilku chciało grać w środku ataku. Joachim chciał być prawym obrońcą, bo miał zamiar w czasie gry szukać monety, która właśnie w tamtym kącie zginęła. W ekipie Gottfrieda szybko zapanował porządek, bo Eusebiusz dawał każdemu fangę w nos, więc gracze stanęli bez protestu na swoich miejscach i tylko rozcierali nosy, bo też on mocno wali ten Eusebiusz.
W mojej ekipie chłopcy nie mogli się pogodzić. Wtedy Eusebiusz podszedł, zaczął ich walić w nos, więc się ustawili. Anianiasz powiedział Rufusowi: gwizdnij! I Rufus, który grał w mojej ekipie, zagwizdał na rozpoczęcie gry. Ale Gottfried nie był zadowolony. Spryciarze, powiedział, my gramy pod słońce. Dlaczego moja ekipa ma grać na tej stronie? Powiedziałem, że jak mu się słońce nie podoba, to niech zamknie oczy, może będzie lepiej grał. No i pobiliśmy się. Rufus zaczął gwizdać. Wcale nie kazałem ci gwizdać, krzyknął Ananiasz. Ja jestem sędzią. To się nie podobało Rufusowi, który powiedział, że nie potrzebuje pozwolenia Ananiasza, żeby zagwizdać, że będzie gwizdać, kiedy będzie miał ochotę. I zaczął gwizdać jak wariat. Jesteś wstrętny, właśnie wstrętny, krzyknął Ananiasz i zaczął płakać. Ej, chłopaki, zawołał Alce ze swojej bramki, ale nikt go nie słuchał. Ja biłem się dalej z Gottfriedem, porwałem mu jego śliczną czerwono-biało-niebieską koszulkę, a on mówił: no to co, no to co, wielka mi rzecz. Mój tata kupi mi 100 takich koszulek. I kopał mnie w kostkę. Rufus gonił Ananiasza, który krzyczał: ja mam okulary, ja mam okulary. Joachim nie zwracał na nikogo uwagi, szukał swojej monety i nie mógł jej znaleźć. Eusebiuszowi znudziło się stanie w bramce i zaczął walić w nos tych, których miał najbliżej. To znaczy graczy ze swojej ekipy. Wszyscy krzyczeli i uganiali się po całym placu. To była naprawdę fajna zabawa. Dość tego, chłopaki, krzyknął znowu Alcest. A wtedy Eusebiusz też się zgniewał. Spieszyło ci się przecież, żeby grać, powiedział do Alcesta. No to gramy. Jeśli masz coś do powiedzenia, to poczekaj do przerwy. Do jakiej przerwy? Zdziwił się Alcest. Przecież nie mamy piłki. Zapomniałem ją przynieść z domu. Thank you.